1 marca w Starostwie Powiatowym można kupić długo oczekiwaną monografię Nidzicy pod tytułem Historia Nidzicy i okolic. Wystarczy pójść do kasy w budynku starostwa, zapłacić niecałe 60 zł i książkę odebrać w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji. Książka pojawiła się na naszym rynku praktycznie 2 tygodnie temu. Rozpoczynamy jej dystrybucję w Starostwie Powiatowym 1 marca 2012 roku, także od jutra można ją nabyć w starostwie. Cena książki to jest niecałe 60 zł, 59,85. Książka jest monografią długo wyczekiwaną, także będzie można z niej dowiedzieć się, jak wyglądały losy i dzieje miasta od początku, od pradziejów praktycznie do 2010 roku. Książka dotyczy Nidzicy i jej okolic. Książka liczy 634 strony plus 21 stron ilustracji. Napisana została w charakterze naukowym, lecz nie zmienia to jej dość przystępnego stylu, który sprawia, że momentami czyta się ją niczym dobrą powieść przedstawiającą historię Nidzicy i okolic. Praca nad monografią liczy się w latach oraz wspólnym wysiłku wielu ludzi. Prace nad książką rozpoczęły się w 2008 roku i trwały ponad 4 lata. Pracowało nad książką 11 osób, głównie pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Redaktorem naczelnym jest profesor doktor habilitowany Waldemar Rezmer i to pod jego redakcją powstała cała książka, cała monografia. Książka została opatrzona dedykacją świętej pamięci Ludwikowi Ekiertowi, który był inicjatorem napisania tejże monografii.